Nie ma jak napisać sequel książki, której adaptacji się nienawidzi, a której druga adaptacja jest wyśmiewana, a potem zrobić adaptację sequela tej książki, tyle że sequelować tą znienawidzoną wersję, ale chyba tylko po to, by po śmierci Stanleya Kubricka powiedzieć fuck you Stanley Kubrick, ja i tak zrobię po swojemu. Stephen King, Doktor Sen, czyli druga część Lśnienia, film, który potencjał ma ogromny, ale jednocześnie na każdym kroku udowadnia nam, z jakim lenistwem do tematu, do horrorów i do opowiadania historii przychodzi. Doktor Sen opowiada historię Danego Torrensa, czy też Dana Torrensa, syna Jacka Torrensa, granego w pierwszym filmie przez Jacka Nicholsona, który już dorósł. Dorósł, miał tą traumę przeraźliwą po tym, co się działo w hotelu, tam w górach, w Colorado, więc jako, że ma to swoje lśnienie, jako, że słyszy te głosy, przeczuwa i tak dalej, ma te wszystkie energie i te wszystkie inne pierdółki, no to tak naprawdę na niego to wywarło straszne, naprawdę strasznie negatywny wpływ. Ale to, że on sobie dojrzewa, to jest tylko jeden wątek, mamy drugi wątek, oczywiście kingowy, bo wprowadzamy postacie, które żywią się energią lśnienia, które polują na takie osoby i je dosłownie albo w przenośni zjadają. No i mamy też oczywiście trzeci wątek, który musi jeszcze iść sobie równolegle, osoby o ogromnym lśnieniu, którą wcześniej czy później te potwory, te dziwne postacie będą chciały zjeść, upolować, a nasz Dan Torrens zostanie w to wszystko jakoś wplątany. Nie mam złego słowa do powiedzenia na temat samego pomysłu, ponieważ jak to z Kingiem jest? King po prostu patrzy, co ma przy sobie, no mówi, o, kubek. Kubek jest straszny. Albo o, kukurydza. Kukurydza jest straszna. Bum, dzieci kukurydzy. Mówi, balony są straszne. Pisze it. To. Albo jakieś inne pierdółki. Wielkie kulki, które zjadają w Langoliers czas. To naprawdę nie o to chodzi, bo dla mnie, okej, okay, każda praktycznie rzecz może cię przestraszyć i sama idea lśnienia dla mnie była zrozumiana. Inaczej on tutaj się bawi, w drugą stronę dodaje dziwaczne stwory, które się tym żywią. Nieważne jak, nieważne czym, nie wytłumaczymy tego, to jest normalne. Ale jako pomysł to jest bardzo ciekawe. Tyle, że horror od samego początku robi coś, co moim zdaniem jest takim horrorem dla początkujących, albo tak bardzo się boję, że nie będę potrafił zrobić znakomitego, klimatycznego horroru, że co rusz dodaje sceny, które są z serialowych horrorów, z tłumaczenia, z takich horrorów, które oglądamy, nie wiem, o drugiej nad ranem na TV+, kiedy już naprawdę przysypiamy jedno oko, nam tak chodzi, przysypiamy jak dziadu. No bo ten film się zaczyna w ten sposób. Dostajemy scenę w jednej lokalizacji, w jednym czasie jednych postaci. Ciach. Scenę drugich postaci w innym czasie, w innej lokalizacji. Ciach. Scenę danego w jeszcze innej lokalizacji, w innym czasie. Ciach. Kolejna scena innych postaci w innym czasie. Ciach. Kolejna innej postaci w innym czasie. Ciach. I próbujemy tak bardzo, to naprawdę bardzo nieudolnie zrobić trzy rzeczy naraz. Po pierwsze, tłumaczyć tobie jako widzowi. Ci źli, oni zjadają. Ta dobra ma ogromną moc. Dany jest smutny, biedny, krzywdzi, robi sobie krzywdę. I twórcy myślą sobie, okej, będziemy tak szafować tym, spędzimy na to z godzinę, no i to będzie, na pewno wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi. Tyle, że to kompletnie nie ma sensu z punktu widzenia narracyjnego. Bo pytanie jest takie, kto tutaj jest głównym bohaterem? No oczywiście doktorem snem jest nasz Dan Torrens. I trzeba przyznać, że Ewan McGregor w tej roli wypada znakomicie. Szczególnie pierwsza część filmu, gdy musi grać zniszczonego życiem Dana Torrensa, jest znakomita. Tyle, że w pierwszej części filmu on ma 10 minut na zagranie. Gdyby jednak zrobić tak, że wycinamy wątki, wycinamy pokazywanie skoku czasu u dziewczynki, która ma moce, innego chłopca, który ma moce, trzeciego chłopca i tych złych. I w ogóle olewamy złych. Że film zaczyna się od tego, że mamy naszego Dana Torrensa i obserwujemy jego degenerację, jego upadek, tego jak blisko śmierci jest, tego jak bardzo pozbawiony skrupułów. Patrzymy na upadek człowieka, który ma ogromne moce. No to jest cudowne, bo możemy tutaj wciąż grać horrorami, bo ten film potrafił zrobić bardzo fajną scenę, która dotyczy tylko Dana Torrensa i która jest cudowna, naprawdę cudowna, jeżeli chodzi o horrorowe i o psychodeliczne pokazanie, jak bardzo on mimo wszystko
wszystko, mimo tego, że odcina każdy element swojego mózgu, by nic nie czuć, i tak czuje. I gdyby ten połowa pierwsza filmu była właśnie o tym, i nagle, gdy powiedzmy dochodzi do pewnego momentu, nazwijmy to trzeźwienia, on, pojawiają się te postacie złe i ta druga super mocna dziewczynka, to nagle film nabierałby całkiem innego sensu, ponieważ ty widziałbyś, jaką ogromną drogę musi przejść Dan Torrance, jak bardzo ciężko jest mu z tym ogromnym brzemieniem, jak dużo złego zrobił, byś zastanawiał się, czy on nie pójdzie przypadkiem na przykład w stronę złą znowu, bo przecież robił to, to i to i to. A tutaj mamy od początku właściwie jasne, Dan będzie kochany, dobry i tak dalej i będzie takim super bohaterem. A szkoda, bo to tłumaczenie moim zdaniem jest po nic. Podobnie po nic jest to, że trzymamy się w niektórych kwestiach książki. Ja książki nie czytałem, ale zaraz po seansie od razu poszedłem i popytałem znajomych, którzy widzieli, zapytałem, czy ta grupa zła musi była taka duża. Tak, była duża. Okej, czy było to, czy było tamto. Dopytałem się o rzeczy, które mi przeszkadzały w filmie, czy były w książce. I w większości przypadków faktycznie były. Tyle, że to, co działa w książce, rozdział o dziewczynce, rozdział o Denim, rozdział o złych potworach, nie działa narracyjnie w filmie. Dzięki temu, że mielibyśmy jedną narrację Dana, byłoby cudownie, ponieważ on jest tutaj bohaterem. Tyle, że tutaj tak naprawdę bohaterów mamy ze czwórkę, piątkę i to nie daje nam żadnego poczucia satysfakcji. Nie daje nam satysfakcji z tymi złymi, bo oni od samego początku są tak ciągle pokazywani i to jest bardzo sztampowe. Jednym z plusów wycinienia Kubricka było to, że bardzo powoli budowaliśmy klimat. Bardzo powoli pokazywaliśmy, jak Jack zmienia się, jak hotel na niego wpływa, jak nagle zaczyna coś w hotelu widzieć. Wyobraźcie sobie, że dostajemy od razu tym, napierdziela w ciebie zły hotel, złe potwory, i to widzimy od początku. To psuje w ogóle nasze podejście i nasze związanie się z bohaterami. Zatem jeżeli ten sequel, Doktor Sen, ma być sequelem czynienia Kubrickowego, powinien iść w tę stronę. Niestety nie idzie. Drugi smutek jest taki, że jako, że to jest sequel, to musimy to powiązać z tym hotelem. Hotel musi być bohaterem. I hotel pojawia się moim zdaniem strasznie późno. Ja rozumiem, że to musi być odpowiedzenie na pewne wątki. Okej, to ma sens, to jest pewien taki twist i tak dalej. Okej, tyle że gdybyśmy mieli chociażby zaznaczone wcześniej albo pokazany tym bardziej upadek naszego Dana, mielibyśmy większe wątpliwości, czy Dan wracając tam nie stanie się właśnie Jackiem, nie stanie się zły i tak dalej. Tu teoretycznie mamy bardzo podobne sceny, tyle że one nie są aż tak zasłużone, bo zostaliśmy za mało stanowczo czasu samym Danem upadającym. Dlaczego? Bo w pierwszej części filmu musieliśmy dostać 10 innych scen z tymi złymi, którzy nas nie obchodzą, ponieważ niestety w horrorze motywacja głównych złych to nie jest coś, co jest najważniejsze. Patrzcie na Halloween, patrzcie na Freddy'ego, patrzcie na Piątek 13, patrzcie nawet na Hellraiser'a. To nie o to chodzi. Dla nas jest ważne, jak bohater będzie pokonywał własne ograniczenia i tak dalej, jaką on drogę przejdzie. Zatem dla mnie Doktor Sen to jest dobry pomysł, dobry aktor, kilka fajnych rozwiązań i kilka fajnych horrorowych zagrań, i mnóstwo, tyle zmarnowanego potencjału. Jak jest tutaj jedna scena, która pokazuje, jak się przemienia jedna z postaci. Mówię, o, ale fajny pomysł. Zagrajmy balansowaniem na byciu złym. I nie gramy, nie wracamy do tego. Ja tak, pokazaliście możliwość, taką łatwą możliwość skorumpowania przez tą moc. I tyle. I tak, i po co mi to? I potem pokazujemy teoretycznie najgorszy hotel ever, który korupcję, który ciebie koruptuje, który cię zmienia w złego i tak dalej. I tupaj, ten wątek nie wraca. I to jest aż tak niewykorzystane. Inna sprawa, mimo tego, że ujęcia i zdjęcia mamy ładne, mimo tego, że pojawia się znowu Jack Torrance grany przez innego aktora i to jest smutne, inna aktorka gra oczywiście, Shelley Duvall, ale okej, ja to rozumiem i przymykam na to oko, kompletnie nie mówię, to nie jest prawdziwy Jack Nicholson. Walić to, rozumiem jakie są sytuacje, lepiej, że to jest aktor, a nie próba zrobienia CG Jacka Nicholsona, w pełni to kupuje, ale dostajemy tutaj naprawdę ładne elementy wizualne, a potem dostajemy nieustanną napierdzielankę muzyką, która napierdziela w ciebie, żeby zbudować klimat. To znowu, to nie są na szczęście tylko takie jumpscary, i tak dalej, ale z drugiej strony mamy tutaj naprawdę napierdzielanie w ciebie, tak jakby reżyser obawiał się, że bez muzyki nie będziemy wczuwać się w klimat. Na szczęście ta muzyka dobrze działa, to jest dobrze napisana muzyka, szczególnie która opiera się na biciu serca i na rytmie bicia serca. Fajne, naprawdę, pomysłowe, dobrze pasuje do filmu, dobrze pasuje do motywu polowania i tak dalej, ale znowu, jest tutaj tak dużo pomysłów dobrych,
tak dużo filmów wepchniętych w jeden, ale tak bardzo jest to po prostu bezpieczne przepisywanie rozdziału z rozdziału z rozdziału na film. Jest to bardziej ekranizacja niż adaptacja. Jest to bardziej bardzo bezpieczne. Stephen King, zarobimy hajs, niż pomysłowe, ciekawe wykorzystanie tego, co najlepsze w książce, wyciągnięcie jak kawałki marcepanu i kawałki marcepanu w pierdzielenie. Z drugiej strony jednak rozumiem ludzi, którzy powiedzą, to jest beznadziejny, gówniany i tak dalej, ponieważ gdy oglądasz to i próbujesz sobie pomyśleć, okej, okay, jest to lśnienie, kontynuacja, to wkurza cię, że to jest tak, jakby ktoś otwierał furtkę do pięknego ogrodu, ty przybiegasz do tej furtki, puf, dostajesz drzwiami w twarz i kolejny raz. I po piątym, po szóstym razie, mimo tego, że tam, gdzie jesteś, nie jest najgorsze, no to po prostu wkurzasz się. Irytujesz się, że to jest takie proste, że to jest takie słabe, że tej motywacji nie ma, coś tam. Zatem rozumiem też ludzi, którzy powiedzą, klimat dobry, bo muzyka, bo zdjęcia, bo Iwan robią dobrą robotę. Tyle, że wydaje mi się, że od takiego tematu możemy wymagać więcej i to, że ktoś poszedł, zrobił film, który jest dosłownie, jak od linijki, jak od ekierki, tak, ani razu nie próbuje pokazać czegoś nowego, to dla mnie będzie niestety minus. Gdyby to był bardzo młodziutki reżyser, który robi pierwszy film, a nie ma na swoim koncie 10 czy 15 horrorów w tym seriale, nagrody i tak dalej, no to bym inaczej go oceniał, ale jeżeli facet jest obeznany z tematem, jeżeli bierze Kinga, jeżeli naprawdę nawiązuje do Kubrickowskiego Lśnienia, no to ja spodziewam się, że to będzie więcej niż tylko standardowy horror, który obejrzę, będę w miarę uśmiechał się kilka razy i o nim zapomnę. Szkoda, bo można było lepiej. Ale dużo widziałem waszych pozytywnych uwag, zatem czekam na wasze argumenty, które przekonują mnie, co tu jest w tym filmie dobrego, co tu jest złego, co was wkurzało, co nie. Czekam na wasze argumenty. Argumenty. Argument: podobał mi się ten film, nie rozumiem czemu tobie nie. Nie uczę się z tego. Ja się bardzo cieszę, że tobie się podobał, ale ja bym chciał się dowiedzieć dlaczego. Jaki element filmu sprawia, że dla ciebie on jest ciekawy, dobry, interesujący i tak dalej. Zatem czekam na wasze komentarze. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału. Moja świecąca głowa wam to podpowiada. Ja wam jeszcze raz dziękuję za to, że obejrzeliście i wytrzymaliście ze mną tak długo i widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie.